Internet. Tyle różnych treści. Można się w tym wszystkim pogubić. Na szczęście mamy do dyspozycji wyszukiwarki. I oto jedna z nich. Wyobraźmy sobie, że mały Tomek właśnie nauczył się jej używać. A do tego niedawno usłyszał gdzieś, pewnie na podwórku, że istnieją cztery magiczne litery, które mogą przed nim otworzyć tajemniczy świat dorosłych. Więc siada i wpisuje. Py-o-ry-ny. Setne sekundy daje 1 840 000 000 wyników. Co z tego wybrać? Może to? Wow. No cóż, internet nie wybiera, po prostu otwiera. Cofnijmy się. Pytanie. Jak chronić dzieciaka przed takimi eksperymentami? Albo inaczej, jak chronić przed przypadkowym otwarciem jednej z takich stron? Skoro 1/3 ruchu w internecie to porno, tu nie ma się co zastanawiać, trzeba działać. W prawym dolnym narożniku mamy ikonkę połączeń sieciowych i klikamy na niej prawym przyciskiem myszy. Z tego okienka wybieramy otwórz centrum sieci i udostępniania. I w tym oknie w lewej kolumnie wybieramy zmień ustawienia karty sieciowej. Z listy kart sieciowych wybieramy aktywną kartę. Wybieramy jej właściwości. I tutaj wybieramy protokół internetowy w wersji 4. Zaznaczamy opcję użyj następujących adresów serwerów DNS i wpisujemy 208.67, 222.123 oraz 208.67, 220.123. Klikamy OK. OK. I zamknij. Te okienka też możemy zamknąć. Wracamy do naszego wyszukiwania i sprawdzamy to samo miejsce. Ta strona jest zablokowana ze względu na filtrowanie treści. Dobrze. A jakaś inna? Spróbujmy. Ta strona jest zablokowana ze względu na filtrowanie treści. A może jeszcze inna? Jestem uparty. Też coś jest nie tak. Ta strona też jest zablokowana ze względu na filtrowanie treści. I dokładnie tak to powinno wyglądać. Załóżmy, że Tomek zrezygnował i teraz szuka czegoś, co go tak naprawdę interesuje. Sprawdzimy, czy to działa. Wygląda na to, że tak. A jakieś gry? Wygląda na to, że gry działają też dobrze. No super. No dobrze. Ale co my zrobiliśmy? Uruchomiliśmy usługę OpenDNS Family Shield. OpenDNS powstało w 2005 roku. W 2015 roku gigant technologii sieciowych firma Cisco zainwestowała ponad 600 milionów w tą technologię. Uruchomienie filtra rodzinnego polega na wpisaniu odpowiednich adresów serwerów DNS w ustawieniach karty sieciowej, co właśnie zrobiliśmy. 208.67, 222.123 i 208.67, 220.123. Bez opłat, bez rejestracji, szybko i skutecznie. Oczywiście istnieje znacznie bardziej zaawansowana wersja tego filtra z możliwością wybierania różnych kategorii, które mają być blokowane, ale tej rozbudowanej wersji przyjrzymy się w następnej części. Na razie to tyle. Wasz informatyk, dziękuję za poświęconą chwilę.